Witam Was bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Czy słyszeliście o takiej specjalnej ustawie zakazującej dystrybucji filmów, które oczerniają Rosję i zagrażają jedności narodowej tego pięknego kraju? No właśnie. Film System, który powstał na podstawie książki Child 44, właśnie dostał taki zakaz i nie będzie pokazywany w Rosji. A właśnie wchodzi na nasze ekrany. Poznajcie Leona Demidowa, kiedyś sierota, dziś syn Związku Radzieckiego i bohater, i oficer bezpieki. I've been authorized to offer you promotion, Demidov, in the new state security. You will have a great life if you do as you are told. Are you on your own? Remember when we first met? You thought that I was rude. He was staring at me. I was mesmerized by your beauty. There will always only be you. Pewnego dnia major Demidow dowiaduje się, że odnaleziono zwłoki dziecka. To był synek jego najlepszego przyjaciela Aleksieja. A Aleksiej nie chce uwierzyć, że to był wypadek. He's claiming his son was murdered. I am sure you realize murder is strictly a capitalist disease. You have to be quiet. There is no murder in this country. There is no murder. Do you understand? Sprawa zabitego dziecka, która miała być tylko krótkim, krwawym wspomnieniem i zamkniętą sprawą, nagle staje się obsesją Demidowa. W dodatku przełożeni każą mu śledzić jego własną żonę, którą podejrzewają o szpiegostwo. Wszystko wokół Leona zaczyna się walić. A on czuje, wie, że każdy zły wybór to wyrok śmierci w stalinowskiej Rosji. You know what people get around here when they demand the truth. They get terror. System pokazuje początek lat 50. Stalinowski terror i opresję i strach. Wszechwładny strach ludzi, którym tak naprawdę jest wszystko jedno, byle tylko przeżyć. I to jest przerażające. Każdy, dosłownie każdy może zostać wrogiem ludu, nawet major bezpieki. Ale Demidow ma szczęście, zamiast kuli w łeb zostaje zesłany na głębokie zadupie Rosji. Ale to nie koniec jego walki, bo morderca dzieci wciąż żyje. I thought you might want to know. There's been another one. I need your help. Why are these children so important? This animal, he will not stop killing. How are you gonna bring him to justice? Just the two of you? Somebody has to. Another child could die any moment. I will stop him. System to brutalny i ponury film. I momentami naprawdę przerażający. Scena walki w pociągu to jedna z najbardziej krwawych i dzikich scen, jakie w ogóle kiedykolwiek widziałem. I do tego wszystkiego Tom Hardy, aktor, który coraz bardziej mnie zaskakuje. Ma niesamowity talent i to coś, to właśnie to coś, magnetyzuje wręcz na ekranie, przykuwa uwagę. I czasem przeraża, tak jak właśnie w tym filmie. Film System to naprawdę ciężka mieszanka. Terror, przemoc, kariera, seryjny morderca, niewinne dzieci, zbrodnia i brak kary, bo przecież w rosyjskim raju nie ma przestępstw. No i pytanie, czy uwierzymy w tę historię? Ja uwierzyłem i wydaje mi się, mam takie wrażenie, że my Polacy dobrze wiemy i tym bardziej powinniśmy uwierzyć. Mnie ten film złapał, mimo kilku dziur w scenariuszu, logice i prawdzie historycznej, ale sam klimat tego filmu, taki brudno-szary, napięcie i świetny Tom Hardy, no to jest to, plus nasza Agnieszka Grochowska. Z największą przyjemnością zapraszam wszystkich Państwa na film System już 24 kwietnia w naszych kinach. Pozdrawiam najserdeczniej, Agnieszka Grochowska.
my son! And you do nothing! The killer is still out there. I have to find him. I'm coming with you. Zobaczcie film System, zobaczcie, co zakazali Rosjanie. Inna sprawa, że taki zakaz to fantastyczna reklama dla takiego filmu. A więc zobaczcie i ocencie sami. Ja oceniam System na 10 w skali Kinomaniaka, daję mu mocne 7. All children. Ages 9 to 14. 43, you know. 44. My friend's son was murdered too. I to tyle w dzisiejszym Kinomaniaku, moi drodzy, a jeśli macie ochotę, to proszę. A ja za chwilę wam opowiem więcej o najnowszym, drugim zwiastunie do Gwiezdnych Wojen. Idealne otoczenie, prawda? Poprosimy. Zajrzyjcie, kliknijcie. Pozdrawiam was bardzo gorąco i do zobaczenia już wkrótce.